I hop, i jedziemy, ciach, 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 świetnie, łoki spinuj, hop. Nazywam się Michał Urbański, mam 18 lat i uprawiam sport. No kręć, kręć, zobacz, już chłopaki są. Jak miałem 7 lat, zacząłem pływać. Zobacz, tu mamy podjazd. Na zajęcie triatlonu chodzę do obuku. Trenuję w klubie Pała Sportowi. Tu masz, zobacz, małą górkę. Tak, to znowu będzie trochę ciężej, więc będziesz musiał tutaj regulować. Ty jesteś tutaj, tak? Pływam 4 razy w tygodniu. 2 razy biegam. Jakie tętno? 2 razy jeżdżę na łowiezę. Pierwszy kilometr za nami, gonimy Damiana. Nazywam się Łukasz Głasek, jestem założycielem klubu Parasportowi. Jestem trenerem Michała Urbańskiego. Z Michałem trenujemy już od ponad 5 lat. Michał jest zawodnikiem bardzo wytrzymałym, bardzo wytrwałym. Sport jest dla niego jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Pod to ma podporządkowany cały układ dnia i tygodnia. Ma niespożyte pokłady energii, co wykorzystujemy przy przygotowaniach do zawodów właśnie na dystansach dłuższych, czy to w pływaniu, czy w triatlonie. Będziemy śledzić Damiana. Chcesz go gonić? Dobra. Jestem mamą Michała Urbańskiego, nazywam się Anna Urbańska. Jesteśmy dzisiaj na treningu, na indywidualnym treningu triatlonowym ukochanej dyscypliny sportu mojego syna. Trenerem Michała jest pan Łukasz Głasek, któremu bardzo dużo zawdzięczamy. Był nauczycielem Michała w gimnazjum i właściwie od wtedy zaczął się taki prawdziwy sport. I w zeszłym roku syn zadebiutował w Mistrzostwach Polski w triatlonie, w paratriatlonie, jako jedyny zawodnik z niepełnosprawnością intelektualną. No i odniósł sukces, ponieważ no, wszystko się znakomicie udało. Pomóż sobie ręką, jak potrzebuję. Tak, wyciągnij piętę i postaw nogę, tak? I postaw nogę, świetnie. I kręcimy dalej. 16 sierpnia 2020 rok. Byłem na zawodach w triatlonie w Białymstoku. Było 750 metrów pływanu, 20 km na rowerze i upał 5 km na bieg. Dobra, gotowi jesteście? Dobra, my schodzimy, wy uciekacie. Chciałem przesłom zostać najlepszym zawodnikiem triatlonu oczywiście. Zapraszam Michał. Chodź, chodź. Biegniemy 1 km. Jak tu będzie 1 km. Jasne? Jak później wciskasz stop. Tak? I wracamy na rower i do niego chłopaku. Jasne? Tak. No to spokojnie sobie. Ja ci później przyspieszę. Okej? Okay? Jest dobrze? Jest dobrze. No to szpiewnie. Dzięki triatlonowi czuję się dobrze. Poznałem wspaniałych ludzi. Mogę biegać, jeździć na rowerze i pływam. Nietypowe jest to, że w sytuacji, w jakiej się znajdujemy aktualnie, związanej z epidemią, baseny są zamknięte, mamy ograniczony dostęp do treningu w wodzie i całą pracę wykonujemy na gumach, trenujemy na lądzie, pracujemy nad techniką i nad siłą. Co jakiś czas udaje nam się zorganizować trening w wodzie i jakby wtedy testujemy i sprawdzamy, czy ten trening przynosi takie oczekiwane efekty i do tej pory się to sprawdza i miejmy nadzieję, że uda nam się wyjść jak najszybciej na trening taki właściwy, ale ten trening uzupełniający też na ten moment się sprawdza. Drugą pasją Michała jest muzyka. To idzie równolegle. I obie te pasje dają nie tylko radość, takie spełnienie, ale także aspekt terapeutyczny. Michał gra na fortepianie, gra od 10 roku życia. Są to łatwe utwory muzyki poważnej. Czajkowski, Bach, Moniuszko, ale także polska muzyka filmowa. Nie jest to gra na jakimś szczególnie wysokim poziomie, ale daje Michałowi dużo satysfakcji i także
pozwala się rozwijać, stymuluje mózg, podobnie jak sport. Pomaga, poprawia pamięć, koncentrację. Ja zachęcam wszystkich, którzy sami są niepełnosprawni, bądź mają niepełnosprawne dzieci, do tego, żeby pokazywać im świat z różnych stron, różne możliwości. Bo wszyscy mamy deficyty, ale wszyscy mamy też mocne strony i trzeba je po prostu odkryć, trzeba je znaleźć. I wtedy jakość życia poprawia się znacznie.